biegnie lewą stroną. Tato! 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 A ty umiesz czytać? Od lat znane twarze zachęcają nas do czytania naszym dzieciom. Wszystko po to, aby rzeczywiście cała Polska dzieciom czytała. No to umiesz czytać czy nie? W Polsce prawie 1500 szkół i ponad 1000 przedszkoli przystąpiło do akcji. W tym rozczytanym gronie jest też przedszkole miejskie numer 23 w Olsztynie. Czyli zabawa razem jest zabawą najlepszą, prawda? Już trzeci rok przedszkole zachęca znane osobistości do udziału w akcji. Bardzo łatwo jest zaprosić te osoby, bardzo chętnie uczestniczą. Widać, że rozumieją taką potrzebę czytania i przekazu takiego dla dziecka. Tym razem lektorem była poseł Lidia Staroń. Poznawanie tego świata innego, pobudzanie wyobraźni, a przede wszystkim budowanie tutaj potrzeby odróżniania dobra od zła. Przez bajkowe niebo, przez bajkowy las. Bajki to przecież nieodłączny element dzieciństwa. Nie tylko uczą wartości i rozwijają wyobraźnię. Inicjatorzy akcji Cała Polska czyta dzieciom twierdzą, że głośne czytanie poprawia koncentrację, zrozumienie tekstów oraz łatwość wypowiedzi. Że smok jest poczciwym stworzeniem. Dlatego czytać trzeba nawet bardzo małym dzieciom. Dzieci są najbardziej spontaniczne, najbardziej emocjonalne i najchłonniej przyjmują to, co się do nich mówi. Dzieci są bardzo wymagającą publiką, ale morały bajek przyswoiły sobie bardzo szybko. Nauczyłam się, że trzeba się cieszyć tym, co się ma. Żeby jak ktoś coś mu zrobi, to żeby nie robić jemu to samo. Mówią z tego, że nie trzeba oceniać ludzi po wyglądzie. Już 20 minut głośnego czytania dziennie przynosi widoczne efekty wychowawcze. Przede wszystkim jednak zacieśnia więzi, wzbogaca relacje i z pewnością sprawia dzieciom dużo przyjemności.